Zaczynaj. Zaczynaj, prowadź tam. Nie. Wniosek z Zaorskiego? O nie, no, to byście gadali. Ale sam wyniosek, to ciekawe. Panowie, panowie, zagrajmy marynarza. Uczciwa gra. No. Uczciwa gra. A ile pasów ciągniesz? Jeden. Dobra. No. Trzy. Cztery. Ej, siadaj. Prowadź sobie. Jeszcze jest wyliczanka. Co? Wyliczanka jest jeszcze. Na ile? Na trzy. Na trzy? Od niego zacznij. Trzy. Wszystko jedno. Nie mogę od niego. Raz, dwa, trzy, prowadzący będziesz. To nie koniec, to nie koniec. To ode mnie. To. Ty się nie nadajesz prowadzącym, ty to. Siadam. Siadam. Pan Zorski mówi, że najlepiej grupowo prowadzić. Siadaj tam. Tak. Siadaj. Serdecznie Państwa, serdecznie witamy Państwa w studio Gala. I w związku z tym chciałbym od razu złożyć Państwu serdeczne życzenia. Wszystkiego najlepszego, najkrótszych marzeń. Do życzeń dołączamy dla wszystkich oglądaczy Studia Gama, przy swojej radio odbiornika, dołączamy piosenkę. Studio Gama. Nasz blok rozpoczniemy, proszę Państwa, w kolejności. Wywiad z dyrygentem, prawda? Potem jest Zbigniewa Górnego, Rewia Konna i narodziny gwiazdy. Drodzy Państwo, Zbigniew Górny Tadek dzwoni do Rycha. Rychu, jutro zbiórka. O której? Nie o której, tylko po ile. Rozpoczniemy od wywiadu, jak już wspomniałem. Będzie to wywiad z znanym dyrygentem Państwu, z Zbigniewem Górnym, który jest dyrygentem Poznańskiej Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu. Poznańska Orkiestra... To napisali dwa litery, przepraszam. Poznańska orkiestra jest znana, ona powstała... No przepraszam, że to poprawię. Krzyknik powinien być przecież tutaj przecinek. Przecież to. Przecież Państwo poznaliście ją, tę orkiestrę, w tym. Głównie w tym, tam na festiwalu. Za chwilę Zbigniew Górny. Nie wyjdzie Górny. No ale ty niech nie wejdzie. Już jest, bardzo gorąco. Serdecznie witamy serdecznie w naszym studiu. To jest nasze studio Gama. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tutaj proszę podziwiać. O, tutaj pan zajmie moje miejsce tym razem. Proszę bardzo. Serdecznie witamy. Proszę bardzo. Proszę siadać. Panie Zbyszku. Zaprosiliśmy pana do naszego studia, żeby powiedzieć telewidzom, co się teraz dzieje z orkiestrą, jakie są plany, jakie są te... W ogóle... Tak, przepraszam. Bardzo nas interesuje. O, bardzo nas interesuje. No cóż, orkiestra istnieje od tego roku. Tak. 10. Tak, właśnie tak. Brała udział w Sopocie. Tak. No, obecnie. Zresztą. Obecnie przygotowujemy
Cieszymy się, prawda? To, a kiedy zobaczymy całą orkiestrę Studio Gamma? Niebawem, sądzę. Tam są pytania, jakby można było odpowiedzieć. To... Bardzo, prawda. Pan pozwoli, dobrze, że ja tego, prawda. Może teraz kilka trochę pytań. Proszę bardzo. Co pan sądzi o tym? O Elblągu? Znaczy tam, gdzie są festiwale. O Sopocie. Proszę bardzo. Tak. Bo ponoć orkiestra grała w Opolu. Tak, ale nie nasza. Nie nasza, tak. To może o tej nie naszej. To znaczy... Może do kamery, prawda? Proszę bardzo, może do kamery coś. Tak prywatne pytanie, czy można... lubi pan... No dobra, no proszę bardzo. No proszę bardzo, niech pan mówi. Na języczku. Przyjdzie się, to poczęta, bo tu nie można pracować. No, proszę bardzo. O właśnie, to ja bym do panu serdecznie gorąco podziękował, prawda? Wszystkich serdecznych zainteresowanych witamy, prawda? No, dziękuję panu. Gorąco i serdecznie panu dziękuję. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem, tak? Posprzątajcie się. Drodzy państwo, a teraz będzie skąd, a teraz zapraszamy właśnie na spotkanie z orkiestrą. Dla państwa Poznańska Orkiestra Radia i Telewizji w Poznaniu.